Cześć, jestem Kuszynowa, w kolejnym odcinku zagrajmy w Pokémon Go. Słuchajcie, Community Day na Trico. I śmiesznie się składa, bo drugi z rzędu w Berlinie, ale przyjechałem dzisiaj do Muzeum Pergamońskiego z dziewczyną. Pozwiedzaliśmy sobie nieźle. Spóźniłem się godzinkę na Community Day. Dziewczyna poszła chodzić po sklepach. Ja w końcu odpalam poksy. Troszkę łapałem na gołczy chodząc po muzeum i coś tam się połapało, w tym jeden shiny, tylko że to był fatalny shiny. 41 CP, ale jeden shiny już jest, także jest dobrze. Mało candy, bo oczywiście jak się łapały na gołczy, no to się łapały bez żadnych tam pineapów, także mam jeszcze 2 godzinki. Myślę, że ostro teraz pocisnę, a chociaż tak w miarę ostro, żeby tak docisnąć te kilkaset, powiedzmy, tych candy. I podczas tego eventu jest zmniejszony dystans na jajeczkach, także te dziesiątki pewnie wykluję. Tam się wchodzi do tego Muzeum Pergamońskiego. Brama Isztar, te sprawy. Pewnie jak ktoś z was mieszka blisko Niemiec, to byliście gdzieś tam ze szkoły na wycieczce w tym muzeum. Warto sobie jeszcze raz odwiedzić już jako dorosły i docenić w sumie to, co się tam widzi, a nie tylko tak, o fajne, fajne, dobra, idziemy dalej. A jeszcze jedna w sumie rzecz, bo questy chcę sobie porobić oczywiście podczas Community Day, jak zwykle questy typu złap Trico, także muszę odebrać paczkę za Research Breakthrough, żeby móc zaliczać questy i zobaczymy, co trafi. O, Sinnoh Stone. Dawno nie trafiłem żadnego Sinnoh Stone'a, muszę robić więcej PvP. Dużo, dużo więcej. Raiku. Okej, okay. Siedzi. I mamy w tym filmie również kilka nowych, ciekawych bardzo newsów do omówienia, także będzie naprawdę ciekawie. Zobaczcie, co się dzieje przede mną na mapce. Fajne lurki od tego chodzenia po muzeach, to człowiek głodnieje, także mam nadzieję, że jak zobaczę jakiegoś dobrego wursta po drodze, albo jakieś kartoflen, czy jak tam się mówi, no kartoflen i wurst i kurczę, będzie dobrze, nie? Złap 3 Trico, dobra. To dzisiaj porobię sporo questów, bo zobaczcie, ile tego tu jest. 4 na raz Trico, a jeszcze nie wszedłem nawet w te wszystkie wielkie zagęszczenia pokestopów. Szkoda, że bez weather boosta, no bo pochmurna pogoda. Za minutę wybija 16, także zobaczymy, może pogoda się zmieni. Przydałby się na słoneczną, ale wątpię. Wątpię, że dadzą słoneczną. I przede wszystkim troszkę ponadrabiałbym shiny, bo mieć jednego shiny to ze słabym CP z Community Day, no tak słabo trochę. Także shiny na pewno wśród moich celów dzisiaj, jak najbardziej. Czasem pytacie mnie w komentarzach, czy moja dziewczyna gra w poksy. Nie, nie gra w poksy, także... No generalnie taka jest odpowiedź na to pytanie. No nie gra już w poksy, kiedyś może troszkę grała. W ogóle wydaje mi się, że dużo osób odpuściło sobie granie w Pokémon Go w ostatnim, powiedzmy, roku, dwóch latach. Patrzcie na te wszystkie Trico, to jest niemożliwe. Trochę mnie zdryfowało w ogóle na drugą stronę rzeki, ale to, co mówiłem w ostatnim odcinku, że jednak Berlin na Community Day idealny jest. Ale na kolejne miesiące mam inne troszkę plany, jeśli chodzi o Community Day. Trzeba troszkę zacząć też jeździć po Polsce. Także myślę, że na razie póki co niech to będzie ostatni, powiedzmy, Community Day w Berlinie. W przyszłym miesiącu nie wiem, kiedy jest Community Day. Może będę wtedy jeszcze za granicą, może już zdążę wrócić do Polski, zobaczymy. No ale tak jak widzicie, tutaj w Berlinie jest dobrze, nie? Jeszcze nawet nie wszedłem w gęste lury. Muszę w ogóle zacząć stosować sztuczkę na szybkie łapanie, bo tutaj odłożę kamerę, bo potrzebuję tego dwóch rąk. No tak mogę stać i łapać, kurczę, do jutra te wszystkie Trico. Hop, złapany. Dobra, Trico wyłapane, tych galpinów może nie będę łapał. Pójdę w gęstsze lurki. Tam jest taki targ takiej sztuki, powiedzmy, amatorskiej. A tutaj jest masa pokestopów. Zobaczcie, ludzie chodzą wszyscy z telefonami. To jest to miejsce, gdzie najwięcej osób chyba chodzi na Community Day. O, zobaczcie te 3 Trico. No kurczę, normalnie 3 muszkieterowie. W jednym miejscu 3 Pokémony. No tutaj coś czuję, że już będzie dobrze. Zaraz się też przyjrzę rajdom, bo tutaj podejrzewam, że jak wejdę w rajda, to będzie full ludzi na pewno. Co prawda daję Dialga, no ale mogę sobie zbić rajda. Mam darmowego rajd pasa dzisiaj. A niedługo Giratina powraca. Kurczę, nie wyszła mi sztuczka na szybkie łapanie. Ta naklejka na ekran ochronna mi się tak zaorała, że jest taka szorstka, nie zawsze mi wychodzi dobrze ruszenie palcem w odpowiednim momencie. Tak czy inaczej, Giratina powraca w swojej formie Altered, tej, która już była w Pokémon Go. Od 29 marca u nas do 2 kwietnia będzie znowu ta forma Altered, ta, która już była, także jak przegapiliście, macie teraz kilka dni, żeby to nadrobić. Natomiast jeśli chcecie mieć nową formę Origin, która jest lepsza, od razu wam powiem, no to będzie ona dostępna od 3 kwietnia do 29 kwietnia. Od razu wam wyświetlam infografikę i tak jak już powiedziałem, forma Origin, czyli ta nowa forma, która jeszcze nie była, jest silniejsza, jest lepsza, w tym sensie, że zadaje więcej obrażeń, ponieważ ma wyższą statystykę ataku, w przeciwieństwie do formy Altered, czyli tej poprzedniej. Natomiast czy Giratina sama w sobie jest mega ciekawym Pokémonem? Powiedziałbym, że średnio, ponieważ jeśli chodzi o typ smoczy, to jest dużo lepszych Pokémonów. Giratina jest smoczo duchowa, natomiast jeśli chodzi o typ duchowy, to też jest dużo lepszych Pokémonów, przynajmniej jeśli chodzi o DPS. Chociażby Mewtwo z Shadow Ballem, tak, zadaje lepszy DPS duchowy. Albo Gengar, tak, Gengar też zadaje bardzo fajny DPS duchowy, także gdzieś tam ta Giratina
może powiedzmy na trzecim miejscu w tej sytuacji, ale czy to sprawia, że warto ładować na przykład Rare Candy czy duże ilości Stardustów tego Pokemona? No ja bym powiedział, że nie do końca, ale na pewno z tych dwóch form, jeśli chcecie któregoś wzmocnić, no to Giratina w formie Origin jest lepsza. Masa ludzi z telefonami. Tak coś wiedziałem, że wyczaiłem takie najlepsze miejsce chyba w Berlinie na Comic Day. To jest to miejsce, gdzie miesiąc temu na Comic Dayu na koniec przyszedłem i zobaczyłem, że tutaj jest chyba najlepsze miejsce. Tylko wtedy było już trochę za późno, bo właśnie się skończył Comic Day, jak tutaj przyszedłem. To jest ten kościół. Dobra, skupiam się na Trico. Rajdy może innym razem albo po Comic Dayu. Dalej bez Weather Boosta, ale robimy candy. Ciach. Ciach. Zaraz mi się skończą pineapple, jak tak dalej pójdzie. Ciach, jeszcze nie odnowiłem zapasów po tych rajdach na Rayquaze. No wszystkie się złapały. Super. Ciekawe, kiedy Niantic w końcu się weźmie za ten błąd w grze i naprawi szybkie łapanie. Mam nadzieję, że nigdy. To są takie błędy, które działają na korzyść graczy. Także co, ja tu łapię dalej Trico i poszukam czegoś do zjedzenia jeszcze tak na szybko. I zaraz przechodzimy do kolejnych newsów, bo jest jeszcze więcej bardzo ciekawych informacji. Pokémon Go. Otóż słuchajcie, jeśli chodzi o newsy, to 30 marca będziemy mieli nowy event z researchami. Tak jak ostatnio był na Clamperla, tak tym razem będzie na Lotada. Wiem, brzmi fatalnie, ale jeszcze nie wyłączajcie tego filmu i nie idźcie płakać u siebie w pokoju, bo oprócz tego, że będzie Shiny Lotad, który sobie ewoluuje w Shiny Lombre, Shiny Ludicolo, całkiem ładne Shiny. No wiem, że takie nic nie wnoszące Pokémony, ale pamiętajmy, że w niektórych częściach świata ten Pokémon jest rzadki. Podejrzewam, że miejsca typu duża część Stanów Zjednoczonych, Kalifornia i tak dalej, tam wodne Pokémony praktycznie w ogóle nie występują, bo tam nigdy nie pada deszcz, jest pustynia, nie ma wodnych biomów. Także dla nich to są mega rzadkie Pokémony i oni się cieszą z tego eventu. Po drugie będzie też drugi nowy Shiny. Będzie to Shiny Cast Form w formie zwyczajnej, ponieważ Shiny Cast Form występuje tylko w formie zwyczajnej. Inne formy Cast Forma nie mają wersji Shiny. I ten event Niantic troszkę pozmieniał, bo teraz będzie ten event trwał od 11 do 20, aż 9 godzin. Od 11 do 20 czasu lokalnego, czyli nieważne gdzie jesteś na świecie, według twojej strefy czasowej od 11 do 20 trwa ten event. Co znaczy, że Niantic nam wydłużył, bo wcześniej takie eventy trwały 3 godzinki i ludzie narzekali, że nie mogli skorzystać akurat, bo byli w pracy czy coś tam i teraz jest cały dzień praktycznie na szukanie tych questów, z których można trafić Lotady i można też trafić Shiny Lotada. Oprócz tego będą podczas tego eventu zwiększone Pokémony boostowane przez pogodę, jako że jest to w tematyce Pokémona pogodowego Cast Forma. Także dwa nowe Shiny. Już bardzo niedługo na nowym evencie. 30 marca. Ostatni dzień będę w Polsce, także powinienem zdążyć to nagrać. Także tymczasem idę szukać czegoś do zjedzenia. Może znowu jakiegoś wursta wyłapię w bułce. Czy jest coś ciekawego jeszcze w tym evencie z Lotadem i Cast Formem oprócz dwóch nowych Shiny Pokémonów? Otóż okazuje się, że tak. Dobra kiełbasa. Otóż Cast Form będzie mógł się nauczyć nowego ataku typu normalnego. Jest to atak o nazwie Weather Ball i w oryginalnych grach Pokémon ten atak miał zwiększone obrażenia, jeśli była jakaś pogoda i zmieniał typ w zależności od pogody. Na przykład jeśli było słonecznie, to był ognisty, jeśli było deszczowo, no to był wodny. Czy atak Cast Forma będzie miał różne typy w zależności od pogody? Zobaczymy. A tymczasem zobaczmy, co mi się wykluje z jajka 10-kilometrowego, bo oczywiście zmniejszony dystans podczas Comic Day, także szansa na coś fajnego. To nie jest coś fajnego, Feebas to nie jest coś fajnego, naprawdę. Dobrze, że mam odpalnego Starpisa w sumie, także troszkę więcej Stardustu, ale o, za 100 metrów kolejne jajko, 10. Spoko. Powiem wam, że moje łapanie Trico idzie dobrze, mam dużo już candy, ale mam mało shiny, daj tylko jednego shiny. To nic, w sumie jeden wystarczy, żeby uzupełnić cały shiny Pokédex. O, jest kolejne jajeczko, pięknie. Wystarczyło przejść kawałek i mamy drugą dyszkę. Larvitar z jajka. Czasem mam takie wrażenie, że nie ma sensu już tych kurczę jajek wykluwać. Tak bardzo nie ma sensu już tych jajek wykluwać. No jest kilka Pokémonów, które chcę wykluć, tak? Shieldon, Kranidos, kilka baby Pokémonów nawet, siódemek. Ale szanse na to są tak małe, że nie wiem. Chyba poczekam na jakiś event z takim większym wykluwaniem jajek. Bo obecnie moim zdaniem no po prostu się nie opłaca, bo mogę wykluć równie dobrze 100 jajek i nie trafić nic nowego. Okej, okay, rower bezpieczny. Mam nadzieję, że nikt mi go nie zakosi. Zostało pół godzinki eventu, ale ja już myślę, będę kończył. Także robimy. Robimy Shiny Pokédex, najpierw Shiny Grovyle. Ładny, elegancki kolorek. Takie kolorki mi się podobają właśnie wśród trawiastych Pokémonów. I kolejna ewolucja
Shiny Sceptile do Shiny Pokédexu. To jest to miejsce, gdzie zaczynałem w sumie łapanie podczas Community Day. Masa ludzi tutaj chodzi cały czas w kółko i w kółko. Ale piękny jest ten Sceptile, wow! Shiny Sceptile jest epicki. Muszę przyznać, że chociażby dla tego Sceptile'a warto naprawdę sobie zrobić tę ewolucję. Niesamowity jest ten kolor i te czerwone bombki na plecach. Tak jakby, nie wiem, świąteczna trochę wersja Sceptile'a. Epicki jest. Ale oprócz tego oczywiście sobie zewoluujemy takie najsilniejsze, najlepsze triko. Na stronce Pokémon Go Hub zawsze jak jest jakiś Community Day, to wklejają taki kod. Kod na znalezienie Pokémonów 100% IV. Wystarczy skopiować cały ten kod, no i wkleić go sobie w grze. Ja nie mam żadnego 100% IV, bo gdybym miał, to by się to wyświetlił na pewno. Pokémony, które się pokazują po wpisaniu tego kodu, nie muszą być 100% IV, ale wyświetlają się wszystkie, które mogą być 100% IV. Także ja już widzę, że nie miałem żadnego 100% IV. Jeśli zaś chodzi o ewolucję Trico, przede wszystkim na pewno zrobię sobie ewolucję Lucky Trico. I dzisiaj jeden z powodów, dla których nie spinałem się za bardzo na tym evencie, przegapiłem w sumie, no pewnie na muzeum plus gdzieś tam przerwę na jedzenie, co najmniej połowę tego eventu, ale nie miałem żadnej presji, bo miałem już wcześniej przygotowane Lucky Trico. 947 CP z Weather Boostem, Lucky Trico. No to byłby grzech nie zewoluować tego Pokemona podczas Community Day'a. On musi mieć ten specjalny moveset, Frenzy Plant, który jest do zdobycia tylko podczas tego eventu, bo jeśli będę kiedyś maksował jakiegoś Sceptile'a, no to pewnie tego, tak? Bo jest przede wszystkim od razu na wysokim levelu, po drugie jest Lucky. Więc to będzie gigantyczna oszczędność Stardustu, a ja jestem, jak to się mówi, stardustowym konserwatystą i dla mnie oszczędzanie Stardustu jest ważne. Tłumaczyłem to już kiedyś, że i tak prędzej czy później będzie kolejny lepszy Pokémon i warto jest zawsze oszczędzać Stardust właśnie z tego względu. Oczywiście ta nazwa Lucky jest niepotrzebna i tak po wyszukaniu Lucky się znajdują zawsze Lucky. No, a ten oprócz tego ma jeszcze bardzo, bardzo fajny IV. On ma 15 statystyka ataku, więc to jest nie dość, że fajne CP, bez powerupowania, to jeszcze fajne IV. U takiego Pokémona jak Sceptile najbardziej liczy się atak. On ma 15. Amazing Attack i Blown Away. No to czyli 15 najwyższa statystyka ataku. I to jest dla mnie wystarczające. Zrobię sobie też oczywiście drugiego Lucky. Też ma bardzo fajny tutaj levelek. I ewentualnie jeszcze pewnie sobie gdzieś tam odpalę gołcze w kieszeni. Ale oczywiście jeszcze korzystając z eventu warto sobie ewoluować jak najwięcej tych Sceptile'i, tak? No bo kiedy robić ewolucję w Sceptile'a, jak nie podczas eventu, gdzie dostaje dużo, dużo lepszy atak, także i zrobię tyle tych ewolucji, ile tego jestem w stanie. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, jak Wam się podoba montaż tego filmu, bo robi go mój tajemniczy montażysta, także jestem ciekaw, jak Wam się podoba nowy styl montowania. Mam nadzieję, że spisał się, także piszcie koniecznie w komentarzach, jak Wam się podoba, czy daje radę. Albo nie wiem, jak chcecie, żeby coś poprawił, nie wiem, może jakieś takie niefajne jakieś przejścia robi, nie wiem. Piszcie. Kolejny fajny Sceptile, tutaj a propos Damiana. I jeszcze jednego sobie zrobimy. Myślę, że w stopniu wystarczającym wykorzystałem ten event. Tyle, ile było mi potrzebne, to zrobiłem. Także piszcie oczywiście w komentarzach, jak Wy wykorzystaliście ten event, ile złapaliście shiny, czy jakieś 100 IV, czy jakieś, nie wiem, fajne Pokémony. Może nie związane akurat z Community Day'em, ale coś na przykład shiny. Na pewno shiny Ludatona nie złapaliście, no bo on tylko w nocy występuje. Ale może jakiegoś innego fajnego shiny podczas tego eventu dało Wam się złapać. Czekam na komentarze, będę oczywiście je czytał. I już niedługo mój wyjazd do obu Ameryk. Będzie ciekawie. Póki co obserwujcie kanał, łapa w górę, subskrypcja. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie, cześć.